Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Pewnie zauważyliście, że była z emisją programu mała przerwa, ale studio wymagało kilku zmian, trzeba było parę rzeczy pozmieniać i taka mała przerwa właśnie była niezbędna. Ale program cykliczny wraca i wraca znów ze swoją cyklicznością. A dzisiaj zaczniemy sobie od akademickich mistrzostw Polski w kolarstwie górskim, które w miniony weekend były rozegrane. No i akademickimi mistrzami Polski zostali Krzysztof Łukasik i Gabriela Wojtyła. Oni są najlepsi, jeśli chodzi o studentów i pracowników uczelni, bo oni też mogą startować w AMP-ach. Z rywalizacji studentów przenosimy się na szosę, a konkretnie do Włoch, no bo już jakiś czas trwa wyścig Giro d'Italia. No i tam największym beneficjentem całej rywalizacji okazuje się być na razie ekipa Mitchelton Scott, no bo Simon Yates prowadzi w klasyfikacji generalnej, a drugi jest Esteban Chavez. Etapy są coraz ciekawsze i warto sobie najczęściej w okolicach weekendu usiąść i obejrzeć, no bo właśnie w weekendy najczęściej są najbardziej ciekawe etapy, te z najlepszymi podjazdami i z największą akcją. Trzecia i ostatnia dzisiaj wiadomość będzie dotyczyła sprzętu, no bo ekipie Vital MTB udało się podejrzeć gdzieś na zawodach w rowerze Norco zainstalowany prototyp widelca amortyzatora firmy DT Swiss ze skokiem 160 mm. I to będzie nowość od DT Swissa, który postanowił wypuścić właśnie widelec do enduro. Także czekamy na jakieś oficjalne informacje, na razie możemy sobie go tylko obejrzeć w rowerze. No i zobaczymy, co z tego produktu wyniknie. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki serdecznie za Waszą uwagę. No i widzimy się już teraz na pewno cyklicznie w środę kolejny odcinek. Do zobaczenia. Cześć!